Dzień dobry, witam Państwa w rozmowie Echo 24, a moim Państwa gościem jest Krzysztof Czaja, którego biogram Państwu przybliżę. Absolwent filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, autor opublikowanego w 2014 roku tomiku poetyckiego Wędrowiec oraz bajek i niebajek wprowadzających dzieci w trudny świat współczesnych finansów, wieloletni nauczyciel języka polskiego, finansista, dyrektor Wydziału Edukacji oraz jednej z jednostek budżetowych Urzędu Miejskiego we Wrocławiu, obecnie dyrektor w jednym z wydziałów Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, a na dodatek, i tak naprawdę z tego powodu się spotykamy, autor chwalonej przez recenzentów i czytelników powieści Jeszcze wyrosną skrzydła aniołom z nadodrza. Z nadodrza, czyli dzielnicy osiedla, z którą sąsiaduje nasza redakcja. Jest pan człowiekiem, właściwie takim prawdziwym człowiekiem renesansu. To świadomy wybór i zaplanowana droga, czy to los uczynił pana życie tak różnorodnym i ciekawym? Dzień dobry państwu. Przede wszystkim chcę serdecznie podziękować panu redaktorowi za zaproszenie do studia, do telewizji Echo. Jeśli chodzi o to pytanie ostatnie pana redaktora, to powiedziałbym tak. Myślę, że i los, ale jednak jakaś, powiedzmy sobie, jakiś własny, samodzielny wybór. Tak, dlatego, że już w okolicach studiów pisałem różne teksty. To były jakieś pierwsze nieudolne próby poetyckie. I po 30 latach rzeczywiście wydałem ten tomik Wędrowiec w 2014 roku, zrecenzowany przez profesora Beresia. Potem Bajki i niebajki to takie autorskie wydanie, które wprowadza dzieci w wieku lat 4 do 9 w świat finansów, gdzie się uczą o bankomacie, o płatnościach, o kartach płatniczych, o oszczędzaniu itp. Natomiast ostatnio, bo tutaj się spotkaliśmy w studiu, wydałem właśnie powieść Jeszcze wyrosną skrzydła aniołom z nadodrza, czyli dzielnicy po sąsiedzku. Tak jest. Pan sam był mieszkańcem tego osiedla przez długie lata. Jak się domyślam, to leży u podstaw tej książki. Ale skąd ta potrzeba, żeby utrwalić się dobrze na kartach tej powieści? Powiem tak, że od ponad 10 lat szykowałem się z takim zamiarem napisania tej powieści. Rzeczywiście 25 lat mieszkałem tutaj na Nadodrzu, w okolicach ulic Kaszubskiej, Pomorskiej, Rydygiera, Paulińskiej, etc. Czyli samo centrum Nadodrza. Samo centrum Nadodrza, słynnej dzielnicy zwanej przez niektórych nawet do dzisiaj drugim trójkątem bermudzkim, bardzo ciekawej dzielnicy. Tu się wychowałem, tu jest moje dzieciństwo w latach 60. Tutaj dorastałem, tutaj wchodziłem w okres wieku młodzieńczego i dojrzałego. No i tutaj niedaleko miałem przez most na Uniwersytet Wrocławski, tak? Czyli krótko mówiąc na kierunek filologii polskiej. To rzeczywiście akurat niezwykle blisko stamtąd. Mógł pan jeszcze tylko prawo wybrać, żeby mieć chyba równie blisko. Poniekąd powiem tak, że kiedyś żałowałem, bo w ogóle się wybierałem do szkoły teatralnej do Krakowa, ale jakoś tak żal mi było opuszczać Wrocławia. I myślę, że dobrze zrobiłem, że nie opuściłem tego Wrocławia, ponieważ te reminiscencje wrocławskie z lat 60., 70., one cały czas są w mojej pamięci, a ja je obecnie, spacerując po Nadodrzu, w okolicach tych ulic, jeszcze raz jakby reaktywowałem w swojej pamięci. A jak długo nabrzmiewała panu taka potrzeba opisania tych różnego rodzaju historii związanych z Nadodrzem? Bo to jest przecież fabuła, to nie jest tak. W żadnym wypadku kronika, nie. Ani broń Boże przewodnik. To jest regularna powieść ulokowana po prostu na Nadodrzu. Pisałem ją ponad 3 lata, tak? Plus jeszcze okres wydawniczy, korekty, a w związku z tym całość trwała około 4,5 roku. Natomiast jeśli chodzi o taki impuls, no to rzeczywiście powiedziałbym, zostałem zainspirowany historią własnych rodziców, mojego własnego dzieciństwa, a zatem jest to, można powiedzieć, w 80% powieść stricte autobiograficzna. No i oczywiście byłem, tak powiem, pobudzony intelektualnie historiami mieszkańców naszej kamienicy. A tam mieszkali ludzie z Kresu, z Wileńszczyzny, Żydzi także po wojnie mieszkali do roku w sumie 68. No nie mówiąc o tym, że tutaj na tych podwórkach nadodrzańskich kopaliśmy w piłkę, tak, huśtaliśmy się na trzepaku, mieliśmy swoje wymyślne, może czasem kąśliwe zabawy. I to wszystko jest w tej powieści. A co pan poczuł, stawiając ostatnią kropkę? Jaka była przyczyna? Nie. Chodzi mi o to, jakie uczucia panu towarzyszyły, kiedy już pan wiedział, że jest to ostatnia kropka, powieść jest zamknięta. Ogromna ulga, powiedziałbym,
z jednej strony poczucie ogromnej satysfakcji i spełnienie pewnego rodzaju, powiedziałbym, takiego moralnego długu wobec mieszkańców Nadodrza. Na tym mi bardzo zależało. Tych ludzi już nie ma. Tak? W większości przypadków ci ludzie już nie żyją, aczkolwiek imiona w tej powieści pozostały autentyczne. Oczywiście nie operuję tutaj konkretnymi ulicami, kamienicami, numeracją, jest tylko pani Marianna, która jest główną bohaterką tej powieści spod czternastki, mój ojciec Jan, no i oczywiście ja plus rodzeństwo plus koledzy z podwórka. Natomiast czułem taką potrzebę. Ja powiem, że obserwowałem taki projekt rewitalizacji kamienic nadodrzańskich, prowadzony onegdaj przez miasto Wrocław, tak? Przez byłego wiceprezydenta pana Adama Grela. I wpadłem na pomysł, że rewitalizujemy te kamienice, natomiast ja zrobiłem coś w rodzaju rewitalizacji pamięci, bo tego świata już nie ma. Tak? Ten świat gdzieś odszedł w zapomnienie i tak jak pani profesor Dorota Heck, która jest recenzentką tej powieści, słusznie zauważyła, no ten świat trochę nam się wypaczył. Wartości moralne, katolickie, taka powiedziałbym zażyłość sąsiedzka, ten brak anonimowości w wychowywaniu dzieci, ta solidarność, podkreślam, ta solidarność w biedzie, bo to są lata 60., 50., no miały istotne wpływ. To chciałem właśnie pana zapytać, czy dzisiejsze Nadodrze zachowało swój charakter, ale słyszę już, że w pana ocenie nie bardzo. Myślę, że tak. To i dobrze, i nie. To znaczy jest taki projekt, który też jest realizowany, wkomponowywanie apartamentowców w dzielnicę Nadodrza, przy Kurkowej, przy Pomorskiej, z tego co wiem. Śrutowej. Przy Śrutowej. Natomiast charakter tej dzielnicy, gdyby się tak przyjrzeć od strony podwórek, no o tyle się zmienił, że podwórka są zapchane masą samochodów, tak? Natomiast jeśli chodzi o ich mieszkańców, sporo ludzi tam zostało. Niemniej oceniać z jaką mentalnością i z jaką przeszłością, czy z jaką teraźniejszością. Ale to jest powieść nie tylko dla mieszkańców Nadodrza, bo to jest powieść dla wszystkich wrocławian, którzy tutaj po 45 przyjeżdżali na ziemię odzyskane. Każdy w tej historii się odnajdzie. Wspomniana przez pana pani profesor Dorota Heck, recenzując tą powieść, napisała, że odmalowuje pan w niej Nadodrze niczym paryski Montmartre. To celowy zabieg, czy pana emocje czynią Nadodrze tak naprawdę miejscem bardziej magicznym niż ono jest w rzeczywistości? Ona pozwoliła mi trochę głębiej wejść w poetykę tych kamienic. Ja nie ukrywam, że ta powieść jest poniekąd i realistyczna, i socjologiczna, ale ma w sobie pewien odcień takiego realizmu magicznego. A dlatego w niektórych fragmentach tej powieści pozwalam sobie na odrobinę poetyckości. Bo te kamienice, jak słusznie zauważyła pani profesor Dorota Heck, mają sobie coś z tego ducha paryskiego Montmartu, z tego świata. To szczególnie te odnowione kamienice też pokazują, tak, jaki jest zaklęty w nich potencjał. Znaczy, że gdyby ta dzielnica, co oczywiście kosztowałoby setki milionów, została odnowiona w całości, to prawdopodobnie automatycznie stałaby się jedną z najpiękniejszych części Wrocławia. Podobnie zresztą jak przedmieście Oławskie. Tam kamienice są z przybliżonego okresu i równie piękne. Podobnie by wyglądały jak przepiękne, przeurocze kamienice w Wiedniu w Austrii, prawda? Też. Bo to jest ten sam klimat. Natomiast co jest istotą jeszcze tej magii, o której pan redaktor raczył uprzejmie wspomnieć, to ta magia jest wpisana także w wyobraźnię bohaterów, szczególnie tego najmłodszego, Krzysztofa. No nie ukrywam, że jest to jakby postać alter ego samego autora. Ja się tego nie wypieram, aczkolwiek pozwalam sobie tutaj na odrobinę konfabulacji. No to jest naturalne prawo każdego pisarza. Ta magia jest w budynkach, w frontonach, w rzeźbach, w witrażach, których już praktycznie nie ma w tych bramach, tak? W klamkach nawet. Nie wiem, czy państwo pamiętacie klamki finezyjne z głowami węży, lwów, muszli morskich. No przeurocze były te kamienice. Dopiero teraz po latach człowiek jakby wraca pamięcią i odtwarza te przestrzenie magiczne, bo one naprawdę zachwycają. Czy ta powieść, kiedy pan ją pisał, ona była przeznaczona dla wrocławian, którzy znają Nadodrze, czy wprost przeciwnie? Ona jest dla wszystkich i liczy pan na to, że na przykład Polacy z innych polskich miast przyjadą tutaj po to, żeby
przejście śladami pana bohaterów? No, dedykowana była przede wszystkim mieszkańcom na Dodrze, tak? I tutaj wszystkim mieszkańcom na Dodrze raz jeszcze się kłaniam jako były mieszkaniec. Pozdrawiam wszystkich. Natomiast powieść ma w sobie coś z uniwersum. To znaczy każdy czytelnik, który przyjeżdża do Wrocławia, powinien ten wrocławski Montmartre nadodrzański odwiedzić. Ta powieść daje mu pewnego rodzaju asumpt do tego i wyzwala wyobraźnię, jakby prowokuje do tego rodzaju odwiedzin. Powiem więcej. Wydaje mi się, że historie, które tutaj są opisywane, to są historie, które mogłyby się spokojnie zdarzyć w Szczecinie. To też ziemie odzyskane. Myślę, że tak samo mogłyby się zdarzyć te historie tutaj na terenie Dolnego Śląska, Jelenia Góra, Wałbrzych, tak, Kłodzko. Więc wydaje mi się, że nawet mieszkańcy innych miast, a już nie mówiąc o Dolnym Śląsku, na pewno wiele, wiele tych refleksów historycznych z własnego dzieciństwa, własnej młodości odnajdą. Mamy taki projekt z panią profesor Dorotą Heck. Próbujemy się skontaktować z Instytutem Goethego i przetłumaczyć na język niemiecki. Mm-hmm. A wiem skądinąd do przyjaciół z Niemczech, że czekają na tego rodzaju publikacje w języku właśnie niemieckim. Ta nostalgia za dawnym Breslau wciąż tam jest. Zadam panu prawdopodobnie dość banalne pytanie, ale nie ukrywam, że cały czas intryguje mnie tytuł tej powieści. Skąd on się wziął? Powieści są pewne fragmenty, jak będziecie państwo uważnie czytać, a na uważnego czytelnika liczę, są pewnego rodzaju odnośniki dotyczące postrzegania mieszkańców Nadodrza. Ci mieszkańcy pokazywani są z tej strony sakrum, ale równocześnie ze strony profanum. Mhm. To była, powiedzmy sobie, dość niebezpieczna dzielnica, tak? Znaleźć się tam po zmierzchu jeszcze w latach 70. no było dosyć nieciekawie. Było proszeniem się o kłopoty. Było proszeniem się o kłopoty, tak? Ci mieszkańcy jednak pomimo swoich ułomności, pomimo pojawiających się patologii, bo taka była prawda, pomimo knajackiego języka, który się tutaj pojawia, bo to są żywe postacie, żywe dialogi, oni jednak mają w sobie i mieli w sobie to poczucie sakrum. Ono się przewijało w tej szczególnej religijności, to po pierwsze, po drugie w hołdowaniu tradycjom rodzinnym i we wspólnym wychowywaniu dzieci. Podkreślam, we wspólnym, czego dzisiaj nie ma. Zamykamy się w klatkach, w osiedlach, nie znamy się. Tutaj wszystkie matki były matkami wszystkich dzieci i wszyscy ojcowie również. Na koniec niezwykle istotne pytanie, gdzie można tą powieść kupić? W dwóch księgarniach póki co, pod Arkadami przy Świdnickiej, w przejściu garcarskim jest popularna księgarnia Tajne Komplety. No i na stronie internetowej wystarczy wklepać nazwę wydawnictwa Atut, a to jest wydawnictwo pana Witolda Podedwornego, i wpisać moje nazwisko Czaja. Przez internet myślę, że najprościej. Panie Krzysztofie, bardzo dziękuję za to spotkanie, za tą rozmowę. Państwu bardzo serdecznie polecam lekturę książki Jeszcze wyrosną skrzydła aniołom z Nadodrza. Bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnej rozmowy Echo 24. Serdecznie dziękuję.